Ciecień Itza to centrum religijne, handlowe i wojskowe w okresie największego rozkwitu, który trwał do około XIII wieku. W tym czasie zamieszkiwało tam ponad 35 tysięcy ludzi. El Castillo, zamek, to piramida zbudowana około 800 roku i wzbudzająca największy podziw. Boisko do peloty ma 168 metrów i jest jednym z największych boisk zachowanych. Nadal na tym samym miejscu są dwie rzeźbione obręcze, przez które miała przelecieć piłka. Zompantli to niska platforma, na której obwodzie są wyrzeźbione trupie czaszki szczerzące zęby. Archeologowie uważają, że służyła jako miejsce wystawiania głów ludzi złożonych w ofierze. Święta Studnia. Droga Majów prowadzi do tej ogromnej, naturalnej studni Cenote. Uważa się, że dla Majów było to miejsce święte, jako mieszkanie boga deszczu Haka. Jesteśmy na dziedzińcu Tysiąca Kolumn oraz świątyni wojowników. Świątynię znajdującą się na szczycie małej piramidy zdobią rzeźby boga Haka i pierzastego węża Kukulkana. Piramida symbolizująca grób wielkiego kapłana. Obserwatorium. Ten budynek, zwany także ze względu na spiralne schody ślimakiem, służył jako obserwatorium astronomiczne. Odpoczywając po trudach zwiedzania, można również podziwiać ludowe tańce. Sądzę, że tutaj komentarz jest już zbyteczny. ¡Gracias!
Biorąc pod uwagę, iż projekcja tego filmu w obieży świecie rozpoczyna się w dniu 31 grudnia, pozwolę sobie jeszcze raz złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne, aby od Sylwestra cały rok był ekstra. A że wieczór sylwestrowy tuż, proponuję pokaz ogni sztucznych.